Hello na kanale. Sorry za ten cień za mną, ale powiem wam, że jest tak ciemno już. Jest godzina 15, słońce już praktycznie zaszło. Na dworze taka szarówka, a ja w domu mam żółte światło, więc ono się absolutnie nie nadaje do nagrywania. Wspomagam się jakimiś mini lampami, ale przez to właśnie pada jakoś cień. No i ta jakość też nie jest najlepsza. No ale trudno. Dzisiaj poruszymy temat związany z emigracją, z pieniędzmi, jakie się zarabia na emigracji oraz tym, jak się przestawić, aby przestać przeliczać na złotówkę. Tak więc zaczynamy. Chcę jeszcze od razu powiedzieć, że z chęcią z wami podyskutuję w komentarzach. Wiem, że sporo osób z zagranicy, które mnie obserwuje. Jest też naprawdę spora widownia facetów na tym kanale, bo aż 70%, więc spoko, fajnie. Może jakiś film bardziej dla tego grona, bo ostatnio wstawiałam filmiki z przeglądów świątecznych Ozdób. I tak panowie, niektórzy w porządku lubią przeglądać graty, jest fajnie, ale niektórzy tam narzekają. No, niestety ja wszystkim nie dam rady podpasować, ale myślę, że i tak staram się mniej więcej przeplatać filmy, że raz jest z podróży, raz jakiś tam ze sklepu, raz domowy vlog, raz gadany. Powiem wam szczerze, że wczoraj chciałam iść na dwór. I byłam nawet na dworze. I mówię, dobra, będę nagrywać, jak zacznę sobie chodzić, żebyście mieli coś miłego dla oka. No bo jak tak chodzę z tą kamerą, w sumie z telefonem, bo nagrywam telefonem, no to a tu jakiś widok za mną, a tu jakaś górka, jakaś woda. No i jest chyba milej dla oka po prostu oglądać, jak coś się dzieje. A nie tak, jak siedzę w miejscu i no ale chociaż możecie w takim układzie schować telefon do kieszeni i słuchać na słuchawkach. Dobra, a teraz przechodzimy do tematu. Emigracja i jak to było ze mną, jak wyglądało przeliczanie. Powiem wam, teraz już nie przeliczam, chociaż czasem mi się zdarzy. Na przykład ostatnio, jak byłam w sklepie i robiłam przegląd tutaj na kanale, to był chyba pierwszy przegląd, to było w Clas Ohlson. I ostatnio tak o tym myślałam, bo był taki bałwanek. Ja wczoraj sprawdzałam na internecie, ile on kosztuje, bo tam nie sprawdziłam ceny, a sobie tak pomyślałam, że na moim balkonie wyglądałby znakomicie. Taki wielki bałwan, kupa śniegu jak spadnie, coś jeszcze bym tam powtykała, bo przecież wszystkie kwiaty mi padły. A robiłam filmik w lato, jak pojechałam do Plantaschen, to coś takiego jak, nie wiem, Obi, ogrodniczy sklep po prostu. Kupiłam kwiatów za full pieniędzy, wszystko padło. Została mi tylko kocimiętka i lawenda. Nie wiem, no ale też dlatego, że jedne kwiaty nie powinny być na słońcu, ja się uparłam i ja tam nie będę na słońcu, to jest tyle słońca, co pies napłakał. A jednak padły. I kombinowałam, przesadzałam i nic z tego, więc pieniądze wydane w błoto. Za rok robię jakieś kurcze kwiatki z nasion, bo pójdę z torbami z tą moją donicą na balkonie. Ja mówiłam, że do ogrodu. Ja nie mam ogrodu, ja mam donicę, ale no, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I to jest ten mój rajski ogród, stepy akermańskie. Taką miałam wizję. Dla tych, co oglądali i to widzieli, myślę, że tak w miarę wyglądało, bo tam coś powiewało i tak dalej. A wyszło z tego, że tam mam teraz, nie wiem, jakieś dziadostwo. Jeden kwiatek został, ale zima się zbliża, więc luz. I widzicie, i znowu się rozgaduję na jakieś tematy niezwiązane z emigracją i z oszczędzaniem, i nawet nie, że z oszczędzaniem, ale z przeliczaniem. No ale już wracając do tego bałwanka. On kosztował i kosztuje nadal, patrzę i czekam na promocję, on kosztuje 999 koron. Nie wiem, jakie to jest, 350 zł może. I z jednej strony sobie myślę, o, 1000 koron, nie dam 1000 koron na to. Ale z drugiej strony, no, kurczę, to nie jest jakaś szalona kwota, jak się pomyśli, bo tak, nie znam się na cenach w Polsce, na zarobkach w Polsce. No, ale wydaje mi się, że 400 zł, no, nie zarabia się, nie wiem, w jeden dzień. A tutaj, no, takiego bałwanka można sobie pozwolić za dniówkę. I tak mówi, nie, bo drogo. No, wychodzi, że w sumie nie jest drogi, bo w Polsce trzeba na to robić dłużej. No, chyba, że się zarabia teraz, nie wiem, 500 zł na dzień. Na czysto. No, nie wiem. 400, bo to on był 999, a tam korona jakoś taki jest przelicznik. No, więc z jednej strony nie jest drogi, ale mam chyba zakorzenione takie coś, że kurde, 1000 koron, no, po moim trupie. A wcale w sumie nie wychodzi tak drogo, bo jak idę, kurczę, na jedzenie, to tak, szastam, o, a tu jakiś burgerek, a tam pizzunia, a tu sushi. I na jedzenie jakoś nie jest mi szkoda, ale na jakiś grat, to już zależy, o, i kręcenie nosem, że drogie, czy coś tam. I ja wiem, że to też nie są takie rzeczy niezbędne do życia, no bo się obędzie bez tego bałwanka,
Tak samo można poczekać na promocję, ale fajnie by było mieć takiego grata jednego na balkonie. Zwłaszcza, że lada moment trzeba ozdabiać dom na święta. Ale zacznijmy od początku, jak to ze mną było. Ja też jestem taką osobą, która zanim coś kupi, a na przykład jest to jakiś większy wydatek, to muszę się 10 razy zastanowić, przemyśleć, czy ja to też potrzebuję, czy nie. Na przykład nigdy nie miałam tak, że marzyło mi się, no chociaż wiecie, fajnie by było mieć, i tak byłam może młodsza, jakieś torebki Louis Vuitton albo Chanel, co myślałam, kurczę, no fajnie by było mieć taką torebkę. Zwłaszcza, że internety narzucają nam taki standard, że kurczę, no przecież każdy ma ten Louis Vuitton albo Gucci albo Chanel i tak dalej, to jest niby norma. Wiadomo, że połowa to są podróbki i ja teraz mam takie myślenie, no może głupie, ale jak ja widzę kogoś z torebką, nie wiem, Louis Vuitton czy coś z tych, wiecie, takich bardziej luksusowych marek, to od razu myślę, że pewnie podróba. No więc... No jak ktoś chce, to niech nosi. Ja tam tu nie wnikam w to, czy kurczę, to jest dobrze, czy źle mieć podróbki. No ja osobiście no, nie chciałabym nosić podróbki, bo co to za przyjemność noszenia rzeczy, która jest jakby fałszywa i co komuś udowodnić coś. I nawet w tej chwili, no myślę, że każdą osobę pracującą stać. Oczywiście mówiąc osobę pracującą, mam tu na myśli przykład taki trochę oderwany, że załóżmy, nie trzeba płacić za wynajem, nie trzeba kupować jedzenia, najniższa krajowa, nie wiem, ile teraz wynosi, ale chodziło mi o coś takiego, że pracujesz, masz najniższą krajową i na przykład w tej cenie da radę kupić tą torebkę, więc ją kupujecie, no bo w sumie was stać, pomijając ogólnikowo, że trzeba płacić na inne wydatki. No chodzi po prostu, że osoba pracująca jakby się uparła, to by mogła sobie na to pozwolić, to nie jest tak, że tylko milionerzy mogą ją kupić. Myślę, że każdą osobę pracującą stać na przykład torebkę Louis Vuitton, nie wiem, ile ona kosztuje, 4000, tylko po co? I tak, żeby, nie wiem, jakiś prestiż, jeszcze się pokazać, że mnie stać. I nie wiem, czy ja nawet bym się nie czuła źle, że wiecie, o, musiałam jakąś tam dużą kwotę przeznaczyć, bo mi się zachciało torebki. No wydaje mi się, że nie żyję na takim standardzie, żeby dla mnie była to norma, że mam taką torebkę. Oczywiście, jeśli są ludzie, którzy mają 10 takich torebek w szafie i dla nich to nie jest żaden wydatek, no to spoko. W takiej sytuacji też bym się źle nie czuła, że noszę taką torebkę, no bo to, dla mnie to jest taki, powiedzmy, standard. I tak samo w Norwegii. Ja zaczęłam mieszkać w Norwegii i teraz to widzę, że jest właśnie coś takiego, że człowiek zwiększa ciągle swój standard. Kiedyś na przykład bym czegoś tam nie kupiła, no bo szkoda, albo coś tam na początku, a teraz idę i to kupuję, więc to jest tak, im więcej też się zarabia, tym więcej się wydaje, więc nie ma tak, że więcej zarabiasz, to więcej oszczędzasz, tylko właśnie podnosisz swój standard. Czy to jest dobrze, czy źle, no to myślę, że można polemizować tutaj. Też nie jestem jakąś osobą rozrzutną na prawo i lewo, tak jak już Wam wspomniałam, ja się zawsze muszę 10 razy zastanowić. Na przykład rok temu kupiłam sobie buciki, rok albo dwa. Wiem, że jest sporo osób, które ich nie lubi, ale tam nie jestem z tych osób, które się przejmują tym, że ktoś powie, że coś mam brzydkie albo coś tam i ja przestanę to nosić, no bo się przejmuję opinią innych. No nie. Kupiłam sobie buty UGG. One są znane na pewno, jak nie znacie ich z nazwy, to kojarzycie, że często się takie nosi. Dziewczyny je noszą, dla facetów są takie same wzory z tego, co kojarzę. Tutaj w Norwegii bardzo często faceci noszą. I... one nie kosztują milionów. I to nie jest jakaś zawrotna kwota, ale ja za nie kupiłam, nie wiem, one w Polsce kosztują 750 zł, więc nie jest to też mało. Ale już mi się wydaje, że to już jest nawet dużo na takie jakieś tam buty. Po prostu. I tyle lat się zastanawiałam, czy je kupić. Aż kurczę, głupio o tym mówić. Czy ja się zastanawiałam, czy kupić. I choć mogłam sobie na nie pozwolić, no to jakoś tak, nie wiem, nie było mi po drodze. I zawsze coś, że mam, że coś tam. Bo też mam tych par butów różnych, ale jakoś nie, żebym kupowała buty jakieś tam bardzo drogie, tylko dlatego, że nie wiem, są modne czy coś tam. Ktoś mi tu może powiedzieć, że one są bardzo drogie. No dobra, dobra. Po prostu nie kosztują 5 zł. No i kupiłam w końcu te buty. I powiem Wam, że to była dobra decyzja, bo nie dość, że są takie ciepluteńkie, szybko je się zakłada i tak dalej. Jak sobie pomyślałam, kurczę, ja się tyle czaiłam, nie dość, że mogę sobie na te buty pozwolić, żebym też nie odczuła jakiejś, wiecie, że o kurczę, musiałam oszczędzać pół miesiąca, żeby je kupić. No nie, w Norwegii też są takie zarobki, że jest okej, życie jest na poziomie, naprawdę. Więc też ostatnio słyszałam, że to jest tak jakby plus i minus Norwegii, że
po jakimś czasie czujesz się tutaj tak jakby w klatce. Właśnie nie wiem, czy ja to na jakimś vlogu słyszałam, czy coś, bo Norwegia zapewnia ci taki dobry standard życia i jakość życia, no bo dobrze zarabiasz, może ta pogoda nie jest jakaś super, no ale to też nie jest takie, że łatwo to wszystko zostawić. No bo myślę, że jakbym wróciła do Polski, znalazła jakąś tam robotę, to też bym ci dała radę pewnie utrzymać i tak dalej, ale wydaje mi się, że no już nie byłoby takiego standardu, że wiecie, a to kilka razy w roku jakieś wakacyjki, a to jakieś głupoty, a to coś można by zaoszczędzić też. I no nie wiem, wydaje mi się, że w Polsce nie miałabym takich możliwości, zwłaszcza, że nie jestem z wykształcenia jakimś doktorem czy coś, że mogę zarabiać kokosy. Wiecie, o co chodzi. Po prostu takim jestem klasą średnią, przeciętna taka praca jakaś, no wiecie, o co chodzi. Nie, że praca jest jedna gorsza, druga lepsza. No, ale myślę, że każdy wie, co mam na myśli. I co? No i kupiłam te buty. Oczywiście od razu w tym samym sezonie je zniszczyłam od soli, ale udało mi się je naprawić. Jeśli jesteście ciekawi, jak się naprawia buty UGG, mogę nagrać taki film. Kiedyś nagrywałam, ale usunęłam go, nie wiem czemu. W sumie mogłam go wstawić. Ja dużo nagrywam, potem usuwam i potem nie mam materiału. Dobra, wracając do oszczędzania. Jak przyjechałam do Norwegii, pierwsze pieniądze zaczęłam zarabiać, to strasznie, wiecie co? O! Chleb za 20 zł w życiu. I tam wtedy lofa kupiłam, czy coś tam. Tak po taniości, bo ciągle było przeliczanie na złotówki polskie. Jakoś tak jakby... Nie wiem właśnie, czy to jest z powodu tego, że zawsze się przelicza po prostu na te złotówki i jest szkoda. Nawet jeśli te pensje są inne, no bo nie jesteśmy w Polsce, wydatki są inne, koszty życia są inne. Czy o co chodzi? No, masakra. Teraz już mi się to zmieniło. Teraz to czasem mi się wydaje, że aż za łatwo tam, kurczę, jak ostatnio na przykład jakieś tam mydło kupiłam, ono kosztowało chyba 250 koron. To jest takie, nie wiem, 110 zł? Ja pierdolę, mydło za 110 zł? Czy ja oszalałam? No, ale tak właśnie kupiłam je lekką ręką, a potem tak dopiero pomyślałam, kurczę, to jest drogie mydło. Czy naprawdę to mydło było tego warte? I naprawdę ładnie pachnie i tak dalej, ale no nie zmienia faktu, że mydło za złotówkę może ci umyć ręce, a może też za 110 zł umyć tak samo te ręce. I to jest właśnie to, co mówię, że zmienia się ten taki standard, że kupiłam to tak, albo było ładnie mi zapachniało, biorę. I nie pomyślałam za dużo, że kurczę, no w sumie drogo jest trochę za mydło, czy ja to potrzebuję, tamto, sramto, ale po prostu chodzi mi o to, że już się nie przelicza. Ja siedzę tu już z 8 lat, coś koło tego tak myślę. I niektórzy pewnie już mają to po roku, ale wiecie, wcześniej też się nagrywałam, to nie wiem, kiedy mi się to zaczęło, ale na pewno teraz już nie mam czegoś takiego, że o kurczę, nie kupię tego, podoba mi się, ale nie kupię, no bo przecież w Polsce bym miała pewnie za 20 zł maksymalnie, tak, a nie za 110. Gotowałam sobie herbatkę, bo właśnie gadam się pić tutaj, potem tak mi schniem gardle. No mówię, dobra, w tym razem będzie solidnie tutaj przygotowanie. Postawiam coś, żeby było w tle, a nie pusta ściana, żeby było właśnie przyjemnie. Dla oka. I co, właśnie kupiłam to mydło i ja też w sumie zawsze coś takiego miałam, bo pamiętam, jak wchodziły telefony komórkowe i ja miałam jakiś tam telefon, jeszcze mało kto miał, to ja się wstydziłam wyjąć ten telefon, żeby nie było, że ja się chwalę. Więc nie wiem, czy ja mam zakorzenione takie coś, że też nie chcę jakoś, tak jak mówiłam wam o tej torbie Louis Vuitton, że ja nie czuję absolutnie potrzeby mieć takich drogich rzeczy. Nawet jeśli człowiek może sobie na coś takiego pozwolić, oczywiście to nie będzie taki wydatek jak kurczę na przykład te mydło, które i tak było drogo jak na mydło, ale wiecie, że nie odczuwam tak tego. Ale taką torebkę, no to już jest dużo pieniędzy, ale nawet właśnie jak mogę sobie pozwolić, bo nie mam żadnych za bardzo zobowiązań, wiecie, nie mam no, dzieci, na które trzeba wydawać, nie mam jakiegoś mieszkania, które trzeba remontować, ja to wynajmuję, to mogłabym sobie na takie coś pozwolić. Tylko, że po prostu nie czuję potrzeby, czy to mi da szczęście w życiu. Jest sporo takich osób i wydaje mi się, że głównie młodszych może, które chcą właśnie dobrze się pokazać, że może w czyichś oczach być takim nie wiadomo co. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest trochę... Mam nadzieję, że to się zmienia powoli, ale jak byłam młodsza, też tak myślałam, że kurczę, fajnie by było mieć to albo tamto. No... Więc to chyba młodość ma swoje prawa. Czasem tak zastanawiam, co ja robiłam za młodu, albo jakieś takie głupie sytuacje, że człowiek jak już jest powiedzmy, no myślę, że już jestem no, dojrzałą kobietą, która tak o tych sytuacjach, w których myślę sobie, Boże święty, jaki człowiek był głupi, jaki gamoń był. I różne takie życiowe sytuacje, ale wydaje mi się, że
każdy ma taką refleksję, młodość rządzi swoimi prawami, trzeba trochę przymknąć na to oko i po prostu fajnie, że chociaż się dojrzewa do tego jakby poziomu, że się widzi to i tak dalej, bo niektórzy, wiecie, nie zawsze starszy jest mądrzejszy i tak dalej. No i miałam gadać o właśnie porównywaniu cen, a ja ciągle uciekam, nie porównywaniu cen, tylko właśnie o przeliczaniu, a ciągle jakieś tematy zmieniam. No ale jak przyjechałam na początku do Norwegii, to na pewno tak było i myślę, że każda osoba, która wyjechała z Polski na emigrację zarobkową, tak miała, że dostała pieniądze, to kurczę, i się zawsze przelicza. I są też osoby, które tak, no tak jak z tymi torebkami, no kurczę, torebka po prostu może głupi przykład, ale mi się daje taki łatwy, że wiadomo od razu o co chodzi. Są też osoby, które wiecie, w Polsce chcą się pokazać, a na przykład tu w Norwegii będą wegetować na konserwach i tak dalej. Nie rozumiem, po co taka pokazówka? No wiecie, ja nagrałam jakiś czas temu film o moim Nissanie elektryku, ten samochód, którym jeżdżę. Ja tam wspominam sama, że no... Tyle, co ja nim jeżdżę, na tyle, co on jest mi potrzebny, to wystarczy. Wiadomo, że mogę wziąć kredyt na jakiś elegancki samochód z tego roku, żeby miał zasięg 1000 km, tylko że ja właśnie nie potrzebuję. To jest właśnie to, że mi więcej do szczęścia nie trzeba niż to, co mam. A niektórzy to, kurde, takim dziadostwem. No nie wiem, jakieś takie dziwne były te komentarze. A mi się też wydaje, że ludzie w internecie, wiecie jak to jest. Kozak w necie, a nie dokończę w świecie. Też jestem tego pokolenia, co jakieś bardzo dużo w gry grałam online. Więc wydaje mi się, że też tak wiem, jak to są ludzie w internetach. Co z tym przeliczaniem? Chociaż też może się przyczepić, bo nieraz nagrywałam filmy z zakupów i tam też coś takiego miałam. O, iść do warzywniaka, bo tam 5 koron taniej. No kilka rzeczy chcę kupić, 5 koron, tam 5 koron. Nie ma co, dzisiaj są pieniądze, jutro może ich nie być, trzeba szanować pieniądze. Wydaje mi się, że to też przez to, że ja i w liceum, i w gimnazjum, w podstawówce zawsze w lato jakieś tam miałam prace dorywcze, albo właśnie jak w podstawówce czy w gimnazjum, to co roku w wakacje zbieranie wiśni i tak dalej, no to te kobiałki się zbierało i się cieszyło z tych pieniędzy. Bo za to trzeba było, wiecie, kupić to, tamto, jak się chciało, takie głupoty już dodatkowe, poza takimi rzeczami, co na przykład kurtka zimowa, co rodzice sponsorowali, no to na głupoty trzeba było zarabiać i może przez to też tak doceniam te pieniądze, no nie wiem, z czego to się bierze, powiedzcie mi, czy też tak macie, no nie wiem, czy po prostu jedni mają tendencję do jakiegoś takiego wydawania na prawo i lewo, albo właśnie do strasznego oszczędzania. Też jestem tego zdania, że też nie ma co tak oszczędzać. Kurczę, ile się słyszy o osobach, które, wiecie, całe życie oszczędzały, na emeryturze chciały podróżować czy coś, a potem wyszło, że jakieś choroby, albo już właśnie nie mieli siły, no i nic z tych marzeń nie zostało. Więc dlatego też uważam, że fajnie sobie popodróżować, jakieś tam marzenia spełniać, że ja też nie mam takich marzeń jakichś wyolbrzymionych jak niektórzy. Chociaż moim marzeniem, jakie mam marzenia? Ja bym chciała mieć może jakiś ogródek taki, żebym miała swoje... Ja mam właśnie takie marzenia małe. Z jednej strony małe, a z drugiej strony jak sobie człowiek powie, dobra, chcę mieć ogródek, no to działka już kosztuje, tamto i kosztuje. Ale chodzi mi takie, że na przykład kiedyś mieć swoją spiżarnię, robić jakieś tam przetwory. Dla innych głupoty, ale mi to by sprawiło radość, że potem wyciągam takie swoje dżemiki, coś tam. Tutaj mamy sad przed blokiem i rok temu robiłam różne musy z jabłek. Wszystko zawekowałam, potem otwieram te słoiki i wszystko capiło ogórkami. Więc chciałam spełnić te marzenia, kurczę, nawet w tych warunkach, jakie tutaj są. I co? I tyle wyszło właśnie. No. Jak zwykle, miało być o przeliczaniu i miałam zrobić tytuł przeliczanie, emigracja, coś w tym stylu, a wychodzi co o ogórkach, o jabłkach, które skisły od ogórków. W sumie chyba skisnąć nie skisły, bo ja posmakowałam tego, to po prostu tak ogórami konserwowymi capiło, że wszystko musiało iść kosz. Mieszałam dwa słoiki, jak ktoś chce, to oddam, ale nie polecam. Chyba, że chcecie zrobić jabłecznik o smaku ogórka, to by było naprawdę git w sam raz. Ja miałam gdzieś tu kartkę.
No i widzicie, jak zwykle miał być jeden temat, a ja się rozgaduję. Myślę, że tak jak w poprzednich Q&A, po prostu jeśli jakieś macie pytanie na jakiś temat, to ja wtedy sobie to zapiszę i będę się trzymała tylko i wyłącznie tego jednego tematu, na który będę odpowiadać, bo tak jak teraz, ja mam za dużo jakichś takich skojarzeń z jakimiś sytuacjami i od razu zmieniam temat. I z filmu, który powinien być o przeliczaniu, wychodzi mi opowieść nie wiadomo o czym, o jabłkach, które smakują jak ogórki. Tak więc dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy przeliczacie na emigracji, czy już też nie, czy tego się po prostu nie da wykorzenić, bo mi wychodzi, że mimo wszystko, chociaż tyle lat tu siedzę, to czasem jeszcze właśnie tak jak z tym bałwankiem. No w Polsce bym tego nie kupiła za tyle godzin pracy, a mimo wszystko pierwsza moja myśl to za drogo. No skąd to się bierze? No kurde. Tak więc dzięki za oglądanie. Wpadajcie na Instagram ikkestresyblog, co oznacza po norwesku coś w stylu bez stresu, zero stresu, wiecie, luz. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!